chcę pokazać ciekawostkę, bo myśmy tutaj przedtem omawiali taksjomatyczną teorię Poznania i ogólną kościelną teorię informacji, które łącznie się składają na logikę aksjomatyczno-informacyjną, a po prostu ta logika nasza wymaga definiowania precyzyjnego pojęć lub określania coś pojęciem pierwotnym. No i w przypadku pojęcia pierwotnego to można tak literacko jakoś tam uprzystępniać. No i podawania źródeł i dowodów. Co więcej, przypomnę tym, którzy to słyszeli, a tym, którzy nie, to informuję, że ta nasza logika generalnie tym się zajmuje. Od wszystkich rodzajów logiki tradycyjnej, a wszystko co przed nami to nazywamy tradycyjne. Nawet te tam wielowartościowe, to wszystko dla nas jest logika tradycyjna, przestarzała. I czym się różni nasza od tamtej? W logice tradycyjnej prawdziwość lub nieprawdziwość się przypisuje zdaniom, a dla nas zdanie to jest tylko komunikat, a komunikat u nas z definicji nie może być prawdziwy lub nie. Natomiast prawdziwość lub nieprawdziwość przypisujemy informacjom, a informacje są relacje między komunikatami. Więc musimy mieć co najmniej dwa komunikaty, żeby mówić o informacji. A do sprawdzenia informacji są potrzebne co najmniej dwa komunikaty, ale z innego systemu. Więc sprawdzanie, powiedzmy, informacji z jednego systemu przy pomocy innych informacji z tego samego. Nie jest żadnym sprawdzaniem. No to jest tak, jak ten, jak to, żeby to się poprawnie wyrazić politycznie. Świadczył się rąb swoimi dziećmi, o słynne powiedzenie. To będzie poprawnie politycznie powiedziane. W każdym razie, proszę was, jaki jest potworny bałagan w logice tej, w tych logikach tradycyjnych, to ja tutaj wam przeczytam, akurat znalazłem. Przed paru lat korespondencję moją, krótką, z takim młodym człowiekiem, który się wtedy pisał akurat podręcznik logiki, ale jak najbardziej tradycyjny, tylko chciał wsadzić do tego no, naszą logikę, który jednak nie opanował, wyszły z tego różne tam dziwactwa, ale nie o to mi chodzi. Ja tutaj, pisząc do niego, pokazałem, jak jest bałagan pojęciowy w nauce współczesnej. A już nie mówię o publicystyce, polityce i tak dalej. To już jest trywialne stwierdzenie. Proszę bardzo. W nauce tradycyjnej mamy w tej dziedzinie prawdziwy bałagan, który ci pokażę na przykładach. Analogiczny bałagan panuje w różnych tradycyjnych teoriach relacji. On chciał wsadzić naszą logikę aksjomatyczno-informacyjną w tradycyjną teorię relacji. I proszę bardzo, w Wikipedii jest następująca definicja. Teoria jest to system pojęć, przecinek aksjomatów i twierdzeń, ustalający relacje między tymi pojęciami i aksjomatami, tworzący spójny system pojęciowy. Do zdefiniowania jednego pojęcia teoria używa się następujących terminów. System, pojęcie, aksjomat, twierdzenie, relacja, wreszcie spójny system pojęciowy. Dlaczego tylko pojęciowy, a nie na przykład twierdzeniowy? Nie wiadomo przy tym, które z nich w tej definicji występują jako pojęcia pierwotne, a które mają swoje definicje. Jakie? Mając niezwykle szeroką wiedzę i orientację o nauce tradycyjnej, wiesz dobrze, że te pojęcia różnie mogą być rozumiane przez różnych autorów. Nie będę już patroszył wszystkich, ale zajmę się pojęciem relacji, która u mnie jest pojęciem pierwotnym, występującym w określonym systemie pojęciowym i aksjomatycznym. No, powiem, tu jest powiem to elementarny, relacja i zbiór. To są trzy pojęcia pierwotne aksjomatycznej teorii Poznania. Ale zobaczmy, jak to wygląda w nauce tradycyjnej, którą chcesz wtłoczyć w moją teorię. Zaczniemy od encyklopedii PWN.
które czytamy. Cytuję. Relacja, logiczny stosunek zachodzący między przedmiotami, pojęciami, wielkościami itp. Szukam więc w tejże encyklopedii definicji pojęcia stosunek. I okazuje się, że takowej nie ma. Za to są pojęcia stosunek dwóch wielkości, stosunek prawny, stosunki międzynarodowe i wiele innych stosunków. I okazuje się, by wytłumaczyć to w języku takiej bliskiej logiki tradycyjnej, powiem, że jest to typowy przykład definicji ignotum per ignotum, czyli nieznanego przez nieznane. Weźmy dalej podręcznik logiki wydany przez Uniwersytet Warszawski w 2003 roku. Dla prawników taki podręcznik. Pojęcie relacji pojawia się w nim w rozdziale pod tytułem Elementy teorii relacji, ale nie ma tam ani definicji, ani stwierdzenia, że jest to pojęcie pierwotne. Pierwotne, czyli niedefiniowane. Za to jest stwierdzenie, że, cytuję, aparat pojęciowy stworzony na gruncie logicznej teorii relacji pozwala jednak na precyzyjny opis stosunków, jakie mają miejsce w rzeczywistości. Koniec cytatu. Jak można tworzyć teorię pozwalającą na precyzyjny opis stosunków, której nie wiadomo, co jest pojęciem pierwotnym, a co się definiuje? W dodatku nie wiadomo, czy pojęcie stosunek jest synonimem pojęcia relacja. Z tekstu tego rozdziału można przypuszczać, bo nie jest to wyraźnie powiedziane, że w tej teorii relacji, pojęcie relacji jest pojęciem pierwotnym. Weźmy następnie wstęp do teorii mnogości i topologii Kazimierza Kuratowskiego. No to jest Biblia matematyków. Tam pojęcia relacja nie traktuje się jako pojęcia pierwotnego, lecz podaje następującą definicję, cytuję. Funkcję zdaniową dwóch zmiennych nazywamy relacją. Koniec cytatu. Przedtem poprawnie zdefiniowano pojęcie funkcji zdaniowej. To jest już co innego niż w cytowanym podręczniku logiki. Jeżeli wreszcie weźmiemy, no ale tutaj zwracam uwagę, że tutaj relacja ma zawężony zakres tam Kuratowskiego tylko do logiki, nigdzie więcej. Jeżeli wreszcie weźmiemy Wikipedię, to tam znajdziemy tekst. Cytuję, relacja, kreska, zależność między dwoma bądź większą ilością elementów. Tu znowu powstaje pytanie, czym jest zależność? I czym ona się różni od relacji? A może to są synonimy? W tym wypadku mielibyśmy definicję idem per idem. Jeżeli zasad, czyli to samo przez to samo. Hasło, jest to substancja maślana, prawda? Jeżeli zaś relacja to co innego niż zależność, to co rozumiemy przez zależność? Znowu ignotum per ignotum, czyli nieznane przez nieznane. Gdyby to miała być poprawna definicja klasyczna, to znaczyłoby to, że zależność jest pojęciem szerszym niż relacja, a więc teorią bardziej ogólną od teorii relacji byłaby teoria zależności. Ale o takie nie ma ani słowa w rozdziale o teorii relacji. Jest jeszcze jedna definicja w Wikipedii. Cytuję. Niech dane będą zbiory x duże, y duże, relacją n członową nazywamy dowolny podzbiór ich iloczynu kartezjańskiego. Koniec cytatu. To jest jeszcze inna definicja pojęcia relacja. Tutaj relacja nie jest pojęciem pierwotnym, to jest zdefiniowana. Używa się pojęć zbiór, podzbiór, iloczyn kartezjański. Pojęcie zbiór chyba występuje tu jako pojęcie pierwotne. Ale już iloczyn kartezjański z pewnością pojęciem pierwotnym nie jest. Składa się ono z dwóch członów, których jeden iloczyn pochodzi z matematyki. Powstaje więc pytanie, czy do skonstruowania systemu pojąć tak rozumianej teorii relacji potrzebne są pojęcia zaczerpnięte z matematyki. Zauważę w tym miejscu, że w moim systemie takich niejasności nie ma. A musiałem go zbudować od podstaw, gdyż jak wykazałem
na powyższych przykładach, w tradycyjnej logice teorii relacji, etc., panuje jeden bałagan pojęciowy. Ciekaw jestem, jak te sprawy zostały przez Ciebie rozwiązane. W całym podręczniku już nie będę się pastwił, ale zostały rozwiązane tak, że pokazywałem to właśnie jako przykład klasycznych błędów, nawet w rozumieniu logiki klasycznej, ale autora nie podaję, bo go tu nie ma i byłby to grzechomowy, a nie chodzi, nie chodzi mi tu o pastwienie się na takim czy innym tradycjonalistą naukowym, tylko o problem. Dlatego my tu wszystko od podstaw robimy, no ale teraz już na bazie tych pojęć, które już podefiniowali, odsyłam do nagrań wcześniejszych i do moich książek z metacybernetyką na czele. Ale dialogu tutaj z tą osobą nie porusza pan aksjomatyzacji, tylko zagadnieniem pojęć, ale aksjomatyzować, najpierw trzeba pojęcia sformułować. To jak są pojęcia nie wiadomo jakie, byle jak sformułowano tak niby podefiniowane albo ignotum per ignotum, albo idem per idem, no to rezultat jest taki, że nie wiadomo o czym się mówi. To jest ble. Chociaż udaje to super uczoność, super duper trapulata. No ale pokazałem wam. I to z różnych źródeł. Poczynając od popularnych, takich jak Wikipedia, poprzez encyklopedię PWN, to już popularniejsza rzecz, aż po podręcznik logiki dla prawników. Więc co później chcieć od tych biednych prawników, jak oni knoty stawiają. Ale nie będę się tu pasił nad ignorantami, bo ich jest legion, no dlaczego akurat mam się nad jednym. W dowolnym podręczniku współczesnym możecie taki znaleźć. Porząd nie ma natomiast takich knotów dobrych przedwojennych podręcznikach. Bo to była logika tradycyjna, ale spójna. Ona ma swoje znaczenie. Zresztą dobre podręczniki przedwojenne, to koleżanka tutaj ma wielką zasługę, bo dotarła do podręcznika socjologii i teorii norm społecznych, zwłaszcza prawnych i etycznych, Henryka Piętki i dotarła, to muszę podnieść jako wielką zasługę, bo to jest pierwszy przypadek, że ktoś z seminarzystów, a te seminaria już prowadzimy od 13 lat, a zawsze nawołuje, proszę mi nie wierzyć, proszę wszystko sprawdzić. No, zdaje się, że ludzie mi uwierzyli na słowo i to bardzo źle. A pani jak należy, pojechała i sprawdziła. To nie była moja motywacja. Nie, no pani miała poznawcze motywacje, ale tak należała postawić. Czy ja mówię o tym, że wyszedł w bibliotece uniwersyteckiej, w Poznaniu. No ale koleżanka pojechała, sfotografowała i może proszę w dwóch słowach swoje wrażenia. To jest dobry podręcznik z 1946 i 1947 roku. Jeszcze sprzed reform Bermanowska. Czy ja zajmuję się teorią, filozofią prawa, czytałam wiele podręczników na ten temat i ten jest po prostu bardzo klarowny, bardzo precyzyjny i można powiedzieć bardzo nowoczesny, jeśli chodzi o teorię prawa jako, znaczy oparcie teorii prawa na temat, znaczy na teorii Petra Rzymskiego. I w tej chwili prawnicy zajmują się teorią Bergmana-Lotmana, zwłaszcza tworzenie rzeczywistości, a według mnie Piętka jest bardziej nowoczesny niż nawet ci autorzy. No patrzcie, polski naukowiec z 40 lat jest bardziej nowoczesny niż współczesne rozreklamowane autorytety europejskie, bo pani pracuje w renomowanym europejskim, właściwie w uczelni renomowanej. Tak? Widzicie, jak my wyprzedzamy, jak te wszystkie kompleksy mistrzości wobec Zachodu są oparte wyłącznie na ignorancji, na odcięciu nas nawet od przedwojennego dorobku naszej nauki. No już nie mówię o nowoczesnych sprawach, bo to jest zrozumiałe, bo to można by powiedzieć, że to co my tu podajemy, to bardzo dobrze to scharakteryzował recenzent mego dorobku w mojej teczce personalnej w Ministerstwie Nauki dla Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej.
Wikipedii ktoś napisał tak. Kosecki używa cybernetyki w sposób, który może się okazać niebezpieczny dla całego środowiska naukowego. To jest święta prawda. Podważa ich pozycję w stadzie. No to jeszcze ja to za darmo robię, bo to już mierzawiec socję. Thank you.